Widzimy się jak najczęściej, chociaż dwa razy w miesiącu. Jak wrażenia z pięciolecia? No chyba dobrze. Jest co robić. Rozwija się coraz lepiej. Jakieś, jak są cykliczne jakieś takie imprezy, warto spróbować, warto przyjść, zobaczyć. Dobra, dziękujemy. A pan? Jak często pan odwiedza park? No, to często. Raz, dwa razy w miesiącu, nieraz trzy razy, różnie. Zależy od... Jak właśnie wrażenia z tego pięciolecia? No, jestem bardzo zadowolony. Jest dużo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych również. Można miło wypocząć i spędzić czas. Dzisiaj jesteśmy tutaj pierwszy raz. Przyjechałam z mężem i z dwójką naszych dzieci. Jest po prostu fantastycznie. Bardzo dużo ciekawych konkursów, bardzo fajna ekipa prowadząca. Dużo nagród dla dzieci, fajna, fantastyczna atmosfera, bardzo fajnie. Dzisiaj na te urodziny, jakiś tam roller na basenie sportowym, jakieś atrakcje dmuchańce na basenie zewnętrznym, no i tutaj widać jakieś zajęcia mamy też prowadzone, no i widzę, że ludzie tutaj się interesują tym, co tutaj zostało przygotowane po prostu, nie? No i ilu ratowników na zwanie? 12 jest. Na całe zdanie. Ludzi też jest sporo, jak widać, bo pogoda nie sprzyja, każdy znak morza przyjeżdża po prostu do nas i... No, cały czas trzeba być czujnym praktycznie, nie? Cały czas trzeba obserwować, nie? Zwracać ludziom uwagę, bo do nie wszystkich nie dociera, nie? No i po to tu jesteśmy, żeby po prostu zapobiegać jakimś różnym sytuacjom, nie? Jest świeci podanie do męża, noc lewe, tak, noc jest świeci, jest, 2-1 dla... Jak wrażenia z pięciolecia? Fajnie, fajnie, cały czas jesteśmy tutaj z córką właśnie, praktycznie non stop, bo mieszkamy zaraz pod Koszalinem i ogólnie polecam wszystkim. Jak to jest po Państwu powodu na poparku? Około tak 2-3 razy w miesiącu się staramy być. Dobra, może mała się wypowie. Fajnie jest w akwaparku? Tak. Podoba ci się? Tak. Na czym dzisiaj pływałaś? Tak. Bardzo pozytywne. Jesteśmy pierwszy raz, ale naprawdę bardzo fajne. Jakie atrakcje? Z jakich atrakcji już korzystaliście? Byliśmy na każdej ze zjeżdżalni, dzieciaki bawiły się na tej kule dużej. Bardzo fajnie jest. A co jaki czas chodzicie do akwaparku? Jeszcze raz? Co jaki czas chodzicie do akwaparku? No tutaj akurat jesteśmy pierwszy raz. Fajnie, nie? Pierwszy raz tutaj jest bomba, nie? Jest co robić. No jak widać, pilnować dzieci. Jestem pierwszy raz tutaj. Tak więc... Tak, za... Ale chyba nie ostatni. No mam nadzieję, że nie. Co roku będziemy wracać. Z pociechami. Ja tutaj pierwszy raz jestem w Koszalinie. Dzisiaj mamy pięciolecie akwaparku. No akwapark fajny bardzo. Jest dużo atrakcji? Jest, w miarę. Dużo zjeżdżalni, baseny fajne. No i co, chyba na pierwszym razie się nie skończy. Nie, przyjedziemy tu jeszcze. Super! Jestem pierwszy raz, ale bardzo mi się podoba. Szczególnie jestem niezadowolony. Pierwszy i chyba nie ostatni. A myślę, że nie. Na pewno. Dobra, dziękujemy. A może pani? Jak wrażenia? Bardzo fajnie, miło, przyjemnie. Ile atrakcji jest? Dużo, mnóstwo atrakcji dla dzieci. Dziękujemy bardzo za takie atrakcje.
Nie, już jestem któryś raz z kolei. Na pewno pani skończy chodzić. Tak, będziemy jeszcze przychodzić. No super. Dużo jest atrakcji. Nie słyszę. Dużo atrakcji jest. No mi się wydaje, że dużo. No nie często, bo nie mam czasu na to. I trzeba zwiększyć. No trzeba. No ale jak to tak właśnie jest. Nie wszystko dla wszystkich tak często. Powiem tak, jesteśmy tutaj pierwszy raz. Ogólnie pochodzimy z Białegostoku, więc nie wiemy jak było teraz. Wiemy teraz, że jest bardzo fajnie. Park rodzinny dla wszystkich, dla większych, mniejszych dzieci, więc uważamy, że jest super. I trzeba się przeprowadzić do Koszalina. No nie bardzo, praca chyba raczej by na to nie pozwolił, ewentualnie musiałbym porozmawiać z żoną. A w waszym mieście jak to wygląda z akwaparkiem? Słucham? Jak w waszym mieście wygląda akwapark? No mamy taki mniejszy akwapark, dużo mniejszy od tego, tu jest dużo więcej rozrywek. W większości z naszego regionu, czyli z Białegostoku, jeździmy do akwaparku na Litwie właśnie. Tam jest naprawdę bardzo porównywalne do tego akwaparku, co tutaj. Jest super. Dobra. Przyjeżdżamy do tego parku wodnego co roku od 5 lat i bardzo się cieszymy, że jest takie coś w Koszalinie. Jakie atrakcje były? Są różne konkursy, za chwilę będą zawody na zjeżdżalni. Oprócz tego byliśmy na rollerze i idziemy jeszcze do fotobudki. A jak często odwiedzacie akwapark? Każde wakacje i każde święta. Dobra, dziękujemy. Mamy, słuchajcie, dzisiaj 5 urodziny, jak sami widzicie, konkursy, nagrody, na basenie widzieliście, co się dzieje, a my witamy klientów właśnie takimi konkursami, żeby dostali od nas pamiątki, tak więc pamiętajcie, jutro i pojutrze, czyli sobota, niedziela, też tutaj coś się dzieje, więc serdecznie zapraszam, 5 urodziny, więc wszyscy przybijamy piątkę na basenie, trzymajcie się.